Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Skrajemy w Assassin's Creed Odyssey. I słuchajcie, pozwoliłem sobie udać się już troszkę przed nagraniem w kierunku jeziora, gdzie powinniśmy znaleźć brakujący ostragon. Mianowicie jesteśmy tutaj w dobrze znanej lokacji już, gdzie mieliśmy parę rzeczy do załatwienia i teoretycznie gdzieś tutaj powinniśmy zrobić rozpierdziel mały. Pytanie jeszcze gdzie, jak i dokładnie, ale podobno to jezioro jest całkiem dobrym pomysłem, żeby tym się zająć. I pytanie do was od razu na początku odcinka. Jak wam odpowiada system eksploracji z Odyssey? Komentarze są wasze. Tutaj na spokojnie sobie ich wyrżnę. Najwyżej, a potem będę się dopiero martwić, co dalej. Dobra, ty leżysz. Teraz ty będziesz również leżeć. Dobra. A ciebie trochę przycisnę. Już wiecie, poziom 10. O 2 niżej, ale jest łatwiej z przeciwnikami. Co mnie oczywiście cieszy. Dobra, należałoby więc tu się gdzieś rozejrzeć, podobno. Mam tu jakieś dzbanki, ale ich nie można rozwalić. A gdyby tutaj jeszcze spróbować trochę, nie wiem, zanurzyć się na przykład. Popatrzmy. O, proszę, skrzyneczka. Nie, no tam to wątpię. Taka jakiś łotrzyk i nieoznakowana skrzynka, więc to nie powinno być specjalnie ważne. Ale tutaj... Czy możemy tam przepłynąć? Jasne, możemy spojrzeć. Tylko pytanie, czy... To ma tu w ogóle prawo bytu. Miejmy nadzieję tak. Wątpię, żeby ostragon był schowany w skrzynce. Ale w tym układzie powinniśmy się może trochę bliżej brzegu rozejrzeć. Poszukiwanie jakiejś, nie wiem, jaskini czy czego innego. Ale tu póki co cisza. Ja osobiście niczego nie zauważyłem. A gdyby sobie ten ostragon raz jeszcze przeczytać, albo to rozwalić może... Aha, no nie pójdzie, to też nie pójdzie. To, że pójdzie, wątpię. Nie Devil May Cry czwórka, gdzie można rozwalać do woli. Praktycznie. Dobra, spójrzmy więc tutaj raz jeszcze. A i są dwa. Promień i ogar. Ale to załatwiliśmy przecież, a nawet jeżeli by się to nie zapisało, to zrobimy jeszcze raz. A, zatopione ruiny. Nurkowanie w pobliżu zatoki, a czy pośrodku zatoki jest napisane? To pytanie, czy w ogóle dobrze nurkowaliśmy. Istnieje szansa, że niespecjalnie dobrze. Ale to jest jedyny zbiornik wodny, to powinno być tu siłą rzeczy. Tylko pytanie, gdzie tu? Kurczę, tutaj niczego nie widzę. I powiem wam, że trochę to mnie niepokoi, zwłaszcza, że nasz skan Animusa, chociaż wzrok Zeusa, bodajże jak się tutaj nazywa, nie jest jakiś specjalnie dobry. Więc możemy mieć pewien problem, żeby to ogarnąć. Ale nawet jeśli, to zawsze możemy się przecież w odpowiednim momencie wrócić i powinno już wtedy pójść łatwiej. Nie chciałbym tego jednak olewać. Dajmy sobie jeszcze chwilkę i jeżeli niczego w stanie nie będę z niej wykombinować, po prostu
wrócimy kiedy indziej. O, proszę, jednak jest. Świetnie. To mi się bardzo podoba ta informacja i... Wrócimy się na okręt, na Adrestię. I to powinniśmy się na Ostragon zdobyty już, w sensie ten, który był przy Adrestii. Czemu się nie zapisało? Nie mam pojęcia, ale wiemy, gdzie jest okręt z psem, więc tam możemy się raz jeszcze przejść. No nic się nie wydarzy przez te parę chwil. W związku z tym myślę, że jest to dobry pomysł, żeby sobie wszystko wymaksować i powoli kierować Alexiosa wraz z załogą kilku kolejnych przygód, jakby nie było. Opowiedzmy sobie na uczciwie, trochę tego jeszcze do robienia mamy. Też kwestia, żeby ulepszyć statek, żeby ulepszać inne ważne rzeczy, no to jest już osobny temat. No to zostawiłem przecież Halon, pokażę kwipunek. Kwipunek i tutaj mamy, proszę bardzo, odhaczone. No i tu tylko jedno zostało do zdobienia. To był chyba ten drugi okręt. Teraz go z tym przypłyniemy bardzo szybko. No i sprawdzimy, ale to powinno być tutaj, no nie może być inaczej. A czym o tym wiem, że nie może być inaczej, ale mimo wszystko, no kwestia jest jaka jest. Tylko pozostaje pytanie, czemu ta cholera mi progres odjęła? Mimo tego, że nie zginąłem. Dobra, tutaj psa nie widzę. Pies jest tutaj. No witaj, burak. Dawaj mi Ostragon. Dobra, i teraz już na spokojnie możemy wrócić na Adrestię i popłynąć dalej. Tak po prostu będzie szybciej, a jeszcze się upewnię, że to ciotostwo mi tym razem zapamiętało, że to było zdobyte. Świetnie. Powiem wam, że ten eksplod jest stosunkowo łatwiejszy dla mnie niż w Origin lub też Valhalla. No nie wykluczone, że Odyssey jest dla mnie właśnie idealną częścią, tylko powiedzmy sobie wprost, tych najemników jest tak z ciepko dużo na początek. W związku z tym może być problem. O, tu jest jeszcze jakiś dziad. A gdzie ty jesteś? No witam, Zbysiu. To nie było dość pierwsze z twojej strony. Powiedzmy sobie uczciwie. Jeszcze przy moim okręcie mnie masz szczelność atakować. O nie, nie, to nie przejdzie. No, póki co ty nic nie zdobisz, bo tyle straciłeś życia w tej wodzie. To poezja śpiewana. No dawaj. Kluczek. Jak ktoś konie trafił? No to bo to spartaczyłeś, Alexios. Dobra, i teraz byczek. No i pięknie. Dawaj, to już moje. Wybornie. Najemnik pokonany. Bez nas stwierdzielamy. Podnieś kotwicę. I teraz tak. Bardzo ważny szczegół, powinniśmy sobie dać zadanie. Nie przyklikać. I... Odyseja. Fokida. Zdecydowanie Fokida. A to gdzie mnie kieruje? Słuchajcie, jakby nie patrzył... To Fokida razy jeden. To sobie jeszcze może odepniemy, ale to też powinno być atadanie Fokidy. Konsultacje z duchem? Tak, po prostu nie zauważyłem, dobra. Oto słuchajcie, cała naprzód myślę. I jazda. Nie, nie będę kotwicy rzucać. A, pod, czyli musimy trochę tutaj się wyguzdwać, tak?
Świetnie, pełne morze. To są jakieś znaczniki. W związku z tym chcę je poogadniać, chociaż orientacyjnie, co tam się dzieje. Spokojnie to odpoczną. Mnie ciekawi ten znacznik pobliski. To chyba jest na to, nie? Niespecjalnie. Podpłyńmy jeszcze bliżej. Dobra. Pięknie. O. Jaka kontrabanda tutaj jest. Tak, lecimy to. Dwa skarby, mówicie. Brak Alekto. No spoko. Sobie poradzimy raczej. Nie, to nie jest skarb, to mnie nie interesuje. Tak lepiej. Dobra, dawaj nuda. No i patrzcie, tutaj można sobie wpłynąć. W związku z tym to powinno być właśnie tutaj gdzieś. Trochę ciemnawo się zrobiło. Czy mogę go wynurzyć? Za sekundkę będę mógł. No spoko. Ja tu medus jeszcze. Aż jestem zaskoczony, że nie parzą mnie. Tutaj ładnie pozgadniane. Galion lwa. No się przyda jako dekoracja. Teraz powrót. No i poziomu jeszcze nie będzie. Jeszcze trzeba trochę się z tym pobawić. Ale jesteśmy już bliżej, jak dalej, w związku z tym jestem raczej pełen optymizmu, a nie pesymizmu. Dobra, Aleksio, szybko. Dawaj, chłopie, dawaj. Jeszcze kuźwa klawisze stałe, ja pierniczę. Patrzcie to. No, przyznam wam się wprost, tego tu się nie spodziewałem zobaczyć. Dobra. I teraz tak. Ustawmy sobie od razu ten galion. To sobie tak zostawimy. Proszę bardzo. Chociaż coś. Lepszy kadłub. Aha, czyli drewno. Oj, oj, oj. To skóra, no powiem wam tak. Trochę sobie jeszcze poczekamy. Ale potrzebujemy rzeczywiście strzał. Proszę sobie tutaj kłopotę, właśnie jest drewno, ale cała reszta pójdzie na spokojnie już. Potrzebujemy sobie, zagaczymy wszystko, co jest w pobliżu. Jako aktywności poboczne, więc temu by nie. O, to jest jakiś migający pytajnik, widzę. O, odliczeń wiemy, że to jest dobrze. Znaczy, to będzie coś picobello. Dobra, tu się ustawimy. Po prostu. No, przełaź. To my to właściwie możemy znaleźć, chodzi pytanie. Wiemy, że w odliczeniu to było takie rzeczywiście lepsze znajdźki. W Valhalla być może to byłaby kwestia, ja to nie wiem, tych miejsc, gdzie były wspomnienia. Oho. Jakiś nowy znacznik poniżej. Grota na zapomnianej wyspie, mówicie. Puśćmy sobie orła. Tu jest szybka podróż dostępna? Okej. Dość osobliwe, nie powiem.
kolejne. Tylko czy to jest już region Fokida, czy jeszcze nie? A, to już Fokida jest, słuchajcie. Skoczymy sobie więc tutaj i tu powinno być najbliżej. Tego nieco ciennego znacznika. I tu w ogóle co się wydarzyło? Co to za materiał jest? Mogę tylko powiedzieć, że to nie jest naturalny materiał. A jeżeli tak, to po prostu jestem niedouczony i poprawcie mnie w komentarzu. Jeszcze obsydian jakiś, kurczę, dobre znajdźki. Popatrzmy, gdzie jest ostatnie. A, tu jest Ikarus dostępny już. Jakoś sobie poradzimy, ale tak. Chyba tam musimy wejść, powyżej. To by miało jakiś większy sens, według mnie. Tylko, że chyba nie tędy. Powinniśmy raczej ruszyć tędy. Aczkolwiek nie wydaje mi się. Aleksiosa, tak troszkę w górę by się przydał, żebyś szedł. O tym może. No. A, czy go nie chwycisz, przyjacielu? Dobra, to powinno być coś naprawdę godnego uwagi, bo trochę ten parkour jednak robimy. Jest, jakby się wydawało, tak z dziebko trudniejszy niż przeciętnie. Tylko czy to jest w ogóle tutaj? A, tam jest znajdźka, dobra. Poczekajcie w tym kłacie. Tędy nie przejdziemy. Ale powinniśmy być w stanie pójść chyba. No dobra, przeżyjemy to. Tu się dostać i przy okazji z wysoka później zrobić rozeznanie, jak najlepiej tam będzie wejść. Jest zamalone, dobra. O, to był mój błąd. I jeszcze w zasadzie niepotrzebnie czas marnowałem. Jak tam się dopchać? Gdy może. No, kuda. Tędy? Cokolwiek, Aleksios? Chyba niespecjalnie. No właśnie, tak niezbyt z tego co widzę. Chyba wiem, czemu to już sobie ten punkt szybkiej podróży. Ale popróbujmy jeszcze. Ten punkt jest po prostu po to, żeby ktoś utknął, a nam się udało utknąć właśnie. Przynajmniej takie dostaje wrażenie. Dobra, sobie. A, nie mogę sobie szybkiej podróży nawet. Dobra. Cię z tego się zaczerwieniłem na twarzy obecnie, ale jakby on to tędy przeszedł, spokojnie byłoby dobrze, tylko pytanie, czy on to ogarnie, że może po tym kamyczku wesołym iść. No i wyżej dupę. Aleksios, wyżej dupa. Nie, w dół bali. O, co w górę? Góra jest dla słabych. No to spójrzmy w tym układzie, czy możemy tu zanurkować i coś ciekawego zrobić.
No to możemy przepłynąć potencjalnie. Niech będzie. Jeszcze kamulce pierdyknęły. Dobrze, że tam nie na nasz łeb, to... This is dobrego. Not of this world. What in Hades was that? Doesn't look like I'll find out through this door just yet. Maybe another time. Czyli to powinno być coś ciekawego, tak? Na jakiś czas do ogarnięcia. No wszystko spoko, ale... W tym miejscu nic nie zrobię. Mapa się to jest znowu niedostępna. Ale tutaj... Czy możemy ten w ogóle przeskoczyć? Czy parkurować? Możemy. No musimy tędy. Nie ma innej opcji nawet. Tu nic, ale tu coś mamy. Na ten przykład wyjście. Oczywiście będę chciał tą skrzynkę sobie zdobyć, słuchajcie, to myślę, że to już będzie nasze ostatnie tutaj zadanie do wykonania. Ponieważ jakby nie było, troszkę się z tym musieliśmy popieścić. Tej wyspy nie chcę w tym momencie odpuszczać, skoro tak blisko mamy ostatnią znajdźkę. No, dla mnie to jest proste. Pytanie, czy mogę tędy jakoś tam się przedostać? Chyba nie specjalnie, chociaż nie, no to są schody. A, dobra, to ładnie. A więc tak tu mieliśmy wejść, w ten sposób. Dobra, trochę to oszukaliśmy. Ale najważniejsze jest to, że koniec końców tajemnica tej wyspy została odkryta, tak? A czy no, my jeszcze nie wiemy co dokładnie jest, ale wiemy, że tam coś się jeszcze będzie działo wesołego. Uźwa, Alexis, nie rób mi tego, chcę stąd wyjść, po tych ściankach. No i wyżej tyłek. Świetnie. Brawo, zuch jesteś. Poszukajmy. Grecki łuk refleksyjny, no spoko. Tu wątpię, że jestem w stanie obecnie coś sensownego z tym zrobić. Nawet Alexios sam powiedział, że tutaj no... tego póki co nie otworzy, w związku z tym... za jakiś czas dopiero. A to nie zadwestia. Dobra, to pobiegniemy sobie na nasz statek. I tak zapadkowałem go, że zakotwiczyłem tak trochę w innym miejscu niż zapamiętałem, ale dobra. Tak, akurat najmniejszy problem. Żelazo zgadnięte jeszcze. Czy ja muszę zrobić kółko? Naprawdę, wolałbym nie. Być może wszystko wskazuje na to, że tak musi być. Po prostu. Najpierw, żeby z ciebie były strzały. A dobra, tu jesteśmy. Mamy zaparkowane. Dobra, więc słuchajcie, moi drodzy, myślę, że tym oto optymistycznym akcentem będziemy kończyć odcinek z więcej odcinkami. Oczywiście przejdę tutaj na łajbę. Po sobie zrobię szoką, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Po prostu będziemy kontynuować w kierunku Fokidy, tak? Tutaj mamy jeszcze parę rzeczy jakby do odkrycia, ale to jest na tyle blisko, że po prostu możemy to sobie zawrzeć podczas po prostu eksploru, tak? Także tak, moi drodzy, dzięki bardzo za uwagę w tym odcinku. Udało nam się w końcu ukończyć eksplor Megary plus zacząć delikatnie, bo delikatnie, ale jednak Fokidy grał dla was. Zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do opisu odcinka, gdzie macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa, pa!